Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu 38. kolejki Polskiej Hokej Ligi. Spotkanie pomiędzy GKS-em Tychy a JKH GKS-em Jastrzębie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4-0. Poproszę o pomeczowy komentarz. Najpierw trener gości, pan Robert Kalaber. Dzisiaj przyszli do Tychów w okleśczonym składzie. Zabrakło nam Fučíka, Homera, Kominka i Leška Vaškeviča. Títo závodníci dostali voľno. Dzisiaj sme dali šancu všetkým mladým závodníkom, aby sa pokazali pred play-offami. A bolo to vidieť na tafli. Družina Tychov bola vo všetkých okaziach lepšia. A neostáva iba pogratulovať k víťazstvu, ktoré bolo plne zaslúžené. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Andrzej Gusow. Ciężko coś powiedzieć. No, jak powiedział mój kolega, myśmy po prostu grali dzisiaj. Dzisiaj lepiej niż drużyna przeciwnika. Oczywiście, że tacy zawodnicy, jak kolega powiedział, jakich nie ma w składzie, widać, że młodzież z Jastrzębia bardzo chce, że walczą, że grają agresywnie, ale oprócz tego jeszcze trzeba coś mieć w rękę, w głowie. Także no, wygrali, idziemy dalej. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie martwią pana te kontuzje nowych zawodników? Bo to tak trochę dziwnie wygląda. No. Martwią. Za twarda liga chyba dla tych nowych zawodników. No, tak, za twarda. Pierwszy mecz i od razu dwóch odpadło nam. Ale wie pan, to jest taki, to nie jest, jeżeli ktoś narzeka na bar, to widocznie ten bar był gdzieś tam lekko uszkodzony. Ja myślę, że nie miał problemu z barkiem, po prostu w drugiej zmianie w Opolu taka była sytuacja przy bandzie, że facet po prostu dostał krążek i dostał z tyłu w ten bark, no i, ale później jeszcze strzelił bramkę i zszedł. Myślę, że dojdą do siebie chłopaki, jeden i drugi, że zrobią nam konkurencję. Nie mogę powiedzieć, jak będą wyglądać, bo ja wierzę w swoich chłopaków, z którymi pracowałem od początku sezonu. No ale liczę na to, że zrobią konkurencję i będą ciągnąć tą drużynę w razie czegoś. Najważniejsze to te dwa mecze najbliższe, nie? No to... Najważniejsze play-off a my sa przygotujemy do play-off. My jednak szkolimy młodych zawodników a my sme ich potrzebowali widzieć, aby sme wiedzieli, z kim liczyć jedno tych play-offów, z kim nie. A či zahrať na 4 atačky, či po prostu na 3. A dzisiaj bolo jasne vidieť, že niektorí závodníci hrajú stále juniorský hokej a to proste, keď sa chce hrať na vynik, to sa nedá. Takže to je dla nás dobre vidieť a my sa prigotujeme tak, aby sme na play-off boli. Či začneme v domu, či začneme na výjazde, dla nás ako veľká roznica nie. Tam ide aj akurát o ten 7. bežaj s Okybicou. A my máme mladú družinu, či hráme doma, či na výjazde, dla nás to veľká roznica nie. Nemá značenie? Nie, ja myslím, že nie. My máme ešte lepšie výniky na výjazdoch s tými družinami, ktoré sú v našich okolitiach, v tej tabulke, či je to Opole, či je to Osvietim, či je to Tark. Takže tí závodníci domačujú takú väčšiu presiu, tí mladí. Hej, a na výjazdoch hrajú poprostu uvoľnejšie. Takže samozrejme chceme valčiť o to štvrté miesto, ale nemá značenia či štvrtý, či piatý. Tam je vážne play-off a play-off sa hrá na 4 z víťazstva, takže nemá, keby bolo na 3, tak je ten jeden, tak je to roznica. Ale dla nás je vážne, že školíme tých závodníkov. Dzisiaj dostali okazie, dostali možnosti a pokázali to, čo pokázali. Ale ci pozostali, nieobecni będą grali teraz już? Tak. Tylko jeden mecz dostali. A od wtorka robimy zestaw na ważne spotkania z Bitomem a na wyjazd do Targu.